mogą tu zostać w sumie. Niech zostaną. Nie będę już surowców swoich sprzedawał. No, ale teraz na pewno balista jest z nami, tak. Teraz to już się uda wszystko łatwo. Tak, żałuję, że znowu jakiś fail mamy. Ja mam. No i teraz to z balistą to w ogóle dużo lepiej będą się walki toczyły. Takie przynajmniej, no wiele z walk, nie wszystkie, ale duża część będzie łatwiejsza. Tak, ta walka jeszcze raz szybko niech przejdzie sobie. Ty możesz tu stać. Okej. I ty musisz tego. Ty poczekasz. No i balisty niestety. Właśnie ze złotym łukiem balista by zawsze jeszcze większe szkody robiła, bo by przecież miała zawsze... Nigdy by nie patrzyła na te ograniczenia związane z zasięgiem. Ani z przeszkodami. A tak to dopiero jak podejdą wrogowie, to balista pokaże swoją prawdziwą moc. No ale bez strat się udało. Teraz tak samo. Możemy... O, możemy wieżę orków zbudować. Ponieważ twoja horda straciła nieco na liczebności w ciągu kilku ostatnich miesięcy, może warto byłoby przeprowadzić werbunek w jednym lub dwóch miastach Bracadun. Nie trudno będzie zmusić mieszkańców do zmiany strony, gdy będziesz kontrolował ich rodzinę. Szybkie i potężne jednostki, takie jak archanioły, będą wspaniałymi sojusznikami. Poza tym wiesz, że będą też walczyć w szeregach wroga. Jak mówią twoi ludzie, nigdy nie zaczynaj walki na miecze, gdy trzymasz w ręku łyżkę. Tak, walczymy przeciwko fortecy i przeciw zamkowi, więc czekają nas różne walki. No i teraz z tym legionem chłopu walczymy. No i straty są jeszcze gorsze niż wcześniej. Ciekawe. Bo teraz jesteśmy ogólnie silniejsi niż wcześniej. Balista w ogóle ma... Aha, ma ograniczoną liczbę strzał. A ciekaw jestem, bo nie wiem tego. Czy ona traci za każdym razem dwie strzały, czy jedną? Dwie strzały traci. Wow. To nawet nie wiedziałem. Dobra, osłabmy ich. Ci jeszcze są za daleko, żeby ładnie ich obić. No, ptaki połowę oddziałów tutaj załatwią, ale... Ale druga połowa by skontratakowała, więc poczekajmy. No i teraz mamy pełną strzałę, to... A właśnie. Balista wymiata. Okej. My sobie jeszcze poczekamy. Wy możecie... Tak, wy możecie zaatakować. Dostaliście pozwolenie. No nie wierzę. Myślałem, że jednak będzie lepiej. No to odwrót. Okej. O, super. Teraz ptaki tych zaatakują na dole. Którychś. A tym razem wszystkich nie załatwili, ale i tak większość. Okej, tych możemy zaatakować hobgoblinami. Tych... Nie, myślę, że... Tak, chciałem, żeby to teraz był ptak. Nie musieliśmy tracić hobgoblina. Z mojej głupoty straciliśmy. Już trudno. Ale i tak to jest nic w porównaniu z tym, co komputer tutaj nawyczyniał. Teraz najgorsza jest sytuacja taka, jak... Nie widać, jakie jednostki są w zamku, a jest miecz, więc na pewno będzie walka.
Jest ikona miecza, więc musimy walczyć. Zobaczymy. A. Tu jest pełno kuszników i są kawalerzyści też. Spróbujemy jakoś im może bramę zagrodzić. Naszymi hobgoblinami mają też jedną wieżę. No, zamek jest ogólnie niezłym łupem. Można tutaj zrobić ratusz i kapitol. Ale jak to w ogóle wyjdzie, to zobaczymy. A, wieża nie załatwiła cyklopa. Za to tych obiją mocno. Tak. Słabe obrażenia zadajemy. Balista. No, balista lepiej, ale też cienko. No i ten, aha, ten idzie chronić kuszników, no to powodzenia. O, nasze ptaki to by nawet niezłe zamieszanie by tu spowodowały. Jeśli chodzi o halabardników. Teraz się mogą wycofać. Żeby nie zrobili z nich kurczaka z grilla. Dobra. To było do przewidzenia. Możemy tutaj bardziej stanąć. Aha, się wycofał. Spróbujmy pozbyć się tej strażnicy. O, jest. Dobra, to już nie będzie nas obijać bardziej. Chociaż ona. Okej. Okay. To już jednostki strzelające takie straszne nie są. Już się bałem, że wyjdzie z zamku. Niech nie wychodzi jak najdłużej. No i po co ci to morale? Nie wiem, czy on przetrwa w ogóle. Aha, już. Nie no, ten nie strzelał do niego, to przetrwamy. Dobra, atakujmy chłopów może. Zaatakuj tych na przykład. Pozbądźmy się już tych strzelaczy. Zobaczymy, czy on w ogóle wyjdzie z zamku. Teraz. Myślę, że może. Może mieć taki zamiar. O. Też mamy morale, ale wycofajmy się lepiej. Okej. Okay. Co on zrobi? Nic nie zrobił. No to... Atakujemy tych. Oni są wiadomo gorsze, gorszym zagrożeniem. Jakby chociaż wyszedł troszeczkę, to mogłoby być też trochę łatwiej. Ale on to nam celowo oczywiście utrudnia. Ale chyba się uda. Jednak po naszej myśli wszystko pójdzie, przynajmniej po mojej. Wiadomo, ktoś inny mógłby to zrobić inaczej. No, trochę nudna walka teraz się zrobiła. No, ale jak wróg miał autowalkę, to zmarnował chyba wszystkie ptaki. A tutaj nam wszystkie ptaki przeżyją. Dobra. No i czas na chłopów. Fajnie bardzo, że cyklopi dali radę zniszczyć te strażnice. Oni chyba w ogóle lepiej strzelają niż taka zwykła katapulta nieulepszona. No, jest całkiem przyzwoicie. Czy wchodzimy tu? Chyba nie ma po co, ale jest już od razu zrobione to, więc możemy sobie
wziąć jakiegoś bohatera. Może nawet obu, jak już pieniądze będą. O, już są. Tej Tarno może od razu załatwić kolejny tart. A weźmy, zaatakujmy, bo raczej nie będzie strat. No! Co za głupi komputer. Tak, skoro teraz się dowiedziałem, że balista ma tak mało strzał w sumie, to moglibyśmy kupić wóz z amunicją, jak będzie okazja. Czy ty dotrzesz tutaj? No na pewno dotrzesz, więc... Więc chodź. Od razu. Ty może dasz radę... Tutaj pójść. O, i może będzie można coś jeszcze kupić. A nie, to jest bezdenna sakiewka złota. Myślałem, że tu jest coś z tego legionisty jeszcze. No dobra. Chata, bierze orków. Nie, no przydałoby się ulepszyć tutaj jak najszybciej. Tutaj, żeby mieć jak najwięcej pieniędzy. Dobra, odpuszczę sobie tę sakiewkę. Może uda się przeciwnika zaatakować. Jeszcze w tym tygodniu. A, to... Nie no, Bożek Fortuny chyba może dawać też szczęście czasem. Dlatego go odwiedziłem. Nie, to już było. 4. A, no i w ogóle... Kogoś warto byłoby posłać do zamku. Żeby tam siedział z tymi artefaktami. Możesz być ty. A no tak, i zapisałem po to, żeby przed walką mieć, ale zapomniało mi się. 19, oczywiście najwięcej jak się dało. Było tych wivern. No zastanówmy się. Tutaj, tu jest 11, to nie chcę, żeby ona do nas doleciała. Więc schowajmy się na dole. Lepiej, żeby te trójki doleciały. W sensie to jest 4, tak? One mają szybkość 11. O. Może nawet tak. Ty sobie staniesz gdzieś na dole. I ty tak samo gdzieś tutaj. Powinni być dość bezpieczni. Masz taką samą szybkość? Tak, taką samą. No nie no. Najgorzej. No i jeszcze wiwerny mają truciznę. Która to robi? Coś zrobiła? Aha. 6 strat hobgoblinów. Jeszcze trucizną ich zaatakowali. Nie pamiętam, co to robiło. Na razie nie widać chyba tego. A nie, obronę chyba zmniejszy... Nie. Nie wiem. Nie wiem. I tylko te tylko ta jedna podleciała. No trudno. Macie już 70 punktów życia. No to chociaż trochę was tutaj przetrzebimy. Co tak często macie te morale? Pieski atakuje. I co ta trucizna robiła? Tak, krzyczą z bólu, jak ich trucizna rozchodzi się po ich ciele. Co to znaczy? A jednak dobrze myślałem. To zmniejsza wytrzymałość. Tak, normalnie mają 5 punktów życia, teraz mają 4, a wilczy rycerze mają 8 zamiast 10. Dobra, atakujemy.
mamy tutaj raczej uzasadnione jest zaatakować ich najpierw. No i te tak samo. A od razu widać, o 6 się zmniejszyło liczba punktów życia. No ale nie było aż tak źle, nie. Tylko tych hobgoblinów mamy już coraz mniej. Dobra, atakujemy szybko wroga. Może się uda. Przy drodze rozbiła obóz banda nieokrzesanych najemników, jakby czekali na ciebie. Ich przywódca podchodzi do ciebie z zaczepnym wyrazem na brudnej twarzy. Królowie magowie zapłacili nam, byśmy się tu na ciebie zaczaili. Ale przedyskutowaliśmy to. Raczej poczekamy i zobaczymy, kto zwycięży, zanim opowiemy się po której stronie. Ruszaj w pokoju. Najemnicy odchodzą na bok. Tak, ciekawe, czy to ma jakiś wpływ w przyszłości. Tutaj są ramiona legionisty. O, i jest kryształowa grota. Fajnie, że uciekają reptilioni. Orin pójdzie pozbierać parę rzeczy, które pominęliśmy. Możemy gremliny przygarnąć, kto wie, czy się nie przydadzą. A, i nasz wróg jest tutaj za grupą arcymagów. Zobaczymy, czy da się przejść jakoś ich. Mamy 3815, ale chcemy raczej tutaj rozwój zaplanować sobie lepszy. Tutaj jeszcze się wstrzymajmy. Zza drzew wyłania się znajomy stary goblin, ten bezimienny, który sam mianował się twoim doradcą. Myślałeś już, że zginął. Mój królu, krzyczy i macha ramionami. Ktoś otruł wszystkich twoich doradców, coś takiego. Nie mogę w to uwierzyć, wszyscy ci wielcy bohaterowie zginęli tak nikczemną śmiercią. Trzeba znaleźć winowajcę. Twoja ręka zaczęła szukać miecza. Zastanawiasz się, jak mogłeś go przeoczyć, ale nim zdążyłeś sięgnąć do rękojeści, szalony doradca znikł między drzewami. No tak. Dobra. Poślemy tutaj. O, nie zdąży dojść. Szkoda. No to chociaż pozbierasz przyrosty. Pozbierasz też parę rzeczy. Coś może zbudujemy. Gildię magów. Możemy gildię magów. Możemy tutaj ten fort ogrów sobie załatwić. Niech będzie. A tutaj zrobimy piąty zapis. Tak. Atakujemy wroga, który tylko z jednego tygodnia mógł zbierać przyrosty, więc... Oby to jakoś wyszło fajnie. Dobra, ja zrobiłem cięcie. Niestety przeciwnik, który tutaj jest, jest dla nas za silny. Więc inną taktykę obiorę, bo też się da takie coś zrobić. Tutaj sobie pójdziemy. Postaramy się zająć inny zamek wroga, który być może będzie, nie będzie aż tak silnie strzeżony. Musimy przejść przez morze, przez te ogry i parę innych przeszkód. No i też dużą przeszkodą są nasze braki finansowe, których przeciwnik pewnie nie posiada. Załatwimy 5, bo nawet 7. No. Poczekamy. Okej, ogry idą. Ale nie dotrą do nas nawet. My będziemy musieli im na spotkanie wyjść. Dobra. No i wy atakujecie tych. A ty tych. No i pięknie. No nie stać cię na zakup okrętu.
Serio. Przed tobą rozciąga się ocean, ale pamiętaj, że królowie magowie zawładnęli wodami. Tak jak uczynili to z lądem i mogą w każdej chwili zaatakować. Uważaj więc na tyły. No tak się składa, że... trzeba wszędzie uważać. Jak tu wejść? No. Już myślałem, że nie wejdzie normalnie. No i tutaj czeka na nas głowa legionisty gdzieś. Tylko... nie chcę zmarnować przypadkiem czasu. Bo chcę od razu w tym dniu przybić na drugi brzeg. Jeśli się nie uda, to... to po prostu... a zrobimy test po prostu. O, i tyle. Tak, tutaj będzie zasadzka, w której dostaniemy głowę legionisty. Ale nie da się niestety w jednym dniu to załatwić, więc... pójdziemy sobie później po głowę legionisty. A tak, to teraz idziemy... w to miejsce. Możemy z tymi golemami powalczyć. Albo nie. Aha, tu są jeszcze giganci. O kurczę. Ale jeśli się uda ich pokonać, to zyskamy sporą przewagę. Być może. Na to liczę. O, ty pozbieraj różne rzeczy tutaj. Młyn odwiedzimy. Zróbmy jak najwięcej pieniędzy. No, już do ratusza nam dużo nie brakuje. No, ale zobaczmy, czy sobie z nimi poradzimy. Siódemka. No, poradzimy sobie, ale proszę jakieś mniejsze straty. Jaką? Oni mają szybkość 7. No dobra. Czy lepiej na górze może się znaleźć? Może lepiej na górze, bo on tutaj by mi podszedł od razu do jedynki. To moi orkowie i cyklopi i balista zresztą też mogliby tego z pełną siłą zaatakować. Więc tak spróbujemy. Dobra. Czekamy. On idzie. Dobra, i teraz jedynkę wykorzystamy, żeby ściągnąć kontratak. Świetnie. No, zadają 68 punktów obrażeń. Nie są jakieś olbrzymie te obrażenia, ale na naszą malutką armię i tak są spore. A, w sumie widzę, że i tak wszyscy podeszli. No dobra. Fajnie, z tego zdjęliśmy kontratak. W sensie podeszli w miarę szybko. Wy na pewno załatwicie jednego. To może od razu załatwmy jednego. O, proszę bardzo. Znowu załatwmy jednego. No i wy tak samo. Do roboty. Myślałem, że troszkę lepiej to wyjdzie. Ale też jeszcze jedną dwójkę mamy, to zaatakujmy dwójkę. No, z tym piorunem to mogłeś już go wykończyć. 7, aha, 105, 103, no to 105 niech będzie załatwiony. Ty masz 147, to 147 zaatakujemy. Dobra, o, widzę, że ty załatwisz na spokojnie tego jeszcze. No dobra, nie było tak źle. Tylko hobgobliny straciliśmy.
a może nawet nam tak bardzo nie napsuje wszystkich moich planów. O, tu jest złoto, to złoto wezmę. No i się ruszmy może. Tutaj, o, dwa kryształy. A to akurat jak kryształy są, to grota cyklopów będzie nasza. Ale tutaj ratusz najpierw, poproszę. Coś tu się da zbudować ciekawego? Nie bardzo. Orin. O, Orin jeszcze troszkę pieniędzy nam zapewni. Tutaj rudę da się zebrać. Tu jest fajne bardzo miejsce, sanktuarium. Jeśli by tutaj jakiś bohater siedział, to wróg nie może go tknąć. Tak samo działa to niestety w drugą stronę. Jak wróg tu siedzi, to my nie możemy go tknąć. 8. I tutaj mamy garnizon. Zaatakujmy ten garnizon. No jest aż tak silny. Na pewno. Ojej. Dlatego to się nie spodziewałem. Bardzo dużo tu ich jest. Czemu aż tak dużo? Nie, no to wróćmy. Nie tutaj. Zawsze mi sugeruje zły zapis, nie wiem czemu. Dobra, no to... A, nie wyjdę z powrotem. Nie, 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 ja potrzebuję punkty ruchu ciągle oszczędzać. To jest okropna misja, nie cierpię jej. Idziemy w tę zasadzkę po głowę legionisty. No ale... tak, w takiej desperacji patrzę w różne miejsca. Dowiedziałeś się, że miejsce, w którym się wychowałeś, zyskało na znaczeniu, odkąd je opuściłeś i jest teraz ośrodkiem handlu i kultury na pustkowiach. Mieszkający tam ludzie nazwali nowe miasto od twego imienia, Tarnia. Rzeczywiście, artyści rozpoczęli nawet budowę wielkiego pomnika ku twojej czci. Nigdy w najśmielszych snach nie podejrzewałeś, że osiągniesz taki sukces. Te ostatnie zaszczyty popychają cię naprzód, jeszcze bardziej zdeterminowanego, by szybko skończyć tę wojnę. Być może już jutro będziesz mógł wrócić do domu. No, zwłaszcza, że tak słabo sobie radzimy. Na szczycie pokrytej odchodami skały wynurzającej się z wody widać coś, co przypomina głowę posągu. Gdy zaczynasz się zastanawiać, skąd wziął się tam posąg, i jak można by go stamtąd zabrać, spada na ciebie stado rozzłoszczonych gryfów gniazdujących na stromych zboczach skał. No, fajnie. Zróbmy sobie jakąś ochronę przed tymi gryfami. Dobra, tutaj postawimy hobgobliny. Wy może tam zostańcie. Okej, okay, wszyscy czekają. Tu jest 25, to ich spróbujemy najpierw zdjąć. O, fajnie. Jest jeszcze 25 zwykłych. Zwykłych ptaków. Myślę, że możemy podejść, zaatakować ich, mimo że dostaniemy teraz od tych. O, świetnie, od tych też. No ale atakujemy tych. Ptaki kontra ptaki. Moje ptaki są większe i silniejsze. Możemy tę dziesiątkę załatwić. Mogłeś jedynkę zaatakować. Dobra, teraz te. No i w sumie zakończymy. Psami to. Tak, głowa legionisty zwiększa o jeden przyrost cyklopów. No to całkiem fajna sprawa. No i tutaj mamy jeszcze te ręce, przy okazji sobie weźmiemy po drodze.
będą przyrosty do wszystkich jednostek. Zbudowałem ratusz? Zbudowałem. To teraz jeszcze kapitol.